bardzo, bardzo serdecznie i dziś w końcu nadszedł ten dzień, gdzie po ponad 2 latach seria, o której mówiono dość dużo, w końcu powstaje i jestem naprawdę zadowolony, że i jednocześnie dumny w zasadzie, że w końcu wszystko zostało oficjalnie zakończone od strony technicznej i w końcu możemy zacząć nowy rozdział na kanale. Także no, seria tak ma głównie na celu wam pokazać gildię z różnych perspektyw, tak abyście mogli się o danej gildii dowiedzieć co nieco i tyle. A więc, no co, dziś w pierwszym odcinku otwierającym tą serię zawitamy gildię Fart, także zapraszam, zapraszam. Witam panowie, witam. Witam serdecznie. Witam. Kurde, ile osób, naprawdę. Fantastycznie, dobra, rozsiądźcie się. Jak się w ogóle dzisiaj czujecie? Wszystko w porządku? No, jakoś po szkole idzie. Jakoś po szkole idzie, no właśnie teraz jeszcze z tym wirusem i w ogóle to jest masakra, no ale dobra. Tragedia. Słuchajcie, a więc może zacznijmy od początku, tak, od waszej gildii. Skąd się w ogóle wzięła nazwa na waszą gildię? Skąd ten pomysł na nazwę? No opowiedzcie. No to tak, ja może powiem. Tutaj głównym założycielem Fartów nie jestem ja, co dużo osób może zdziwić, ale jest nim Karku. I Karku założył tą gildię na drugiej edycji MCHC i no gildia ma dość dużą historię, można powiedzieć, że już od praktycznie 7 lat jesteśmy w community minecraftowym. No a nazwa co? No najpierw było FTP, czyli Fart to podstawa, później przeszło to się na którejś tam edycji, już nikt tego nie pamięta, na Fart, czyli Fart to podstawa. Cały czas rozwinięcie jest to samo. Aha, no to w sumie spoko, czyli jak to była druga edycja MCHC, to było i który rok? Coś kojarzycie? Bo ja już to było bodajże 2013, o ile się nie mylę. 2013, kurde. Gdzieś tak w połowie, coś takiego. No właśnie, ja pamiętam, że jakoś ja na podpoczątku MCHC nie grałem, tylko właśnie wtedy głównie SCAV był tak naprawdę na topie i zawsze była wojna pomiędzy tymi dwoma serwerami. No właśnie chciałem sobie przypomnieć, dobra. A teraz, jeżeli chodzi o wasze początki, właśnie nie wiem, czy ty, Krokiet, będziesz wiedział, bo w sumie tutaj to by było bardziej dobre pytanie dla Karka, ale kojarzycie może, nie wiem, czy coś wam Karku opowiadał, może i czy o trudnych początkach, czy mieliście trudne początki, czy raczej szło po prostu wszystko z górki? No, ja akurat nie byłem takim graczem, co od samego początku w sumie się z Karkiem dobrze trzymałem i tam jakby z taką częścią liderówki. No i dużo historii też słyszałem i z tego, co mogę powiedzieć, no to początki były... No dość trudne, bo jak na tamte czasy uzbierać taką w miarę stabilną ekipę i jak na tamte czasy dużą, czyli tak wiesz, 15-20 osób, no to już było nawet git na tamtych tych, no to było trudno. Pamiętam, że dużo teamspeaków było zmienianych, bo nigdy nie potrafiliśmy siedzieć na jednym teamspeaku, ale jakoś to się złożyło, jakoś to się skleiło i trwamy tą gildię aż do teraz. No to jest w sumie spoczko, a właśnie, bo tutaj wspomniałeś o TS-ie, to wy zazwyczaj siedzieliście od, no po prostu od początku waszego istnienia. Od samego początku. Czy na prywatnej właśnie? Od samego początku gildii siedzieliśmy na teamspeakach publicznych, jednak bywały takie okresy, takie chwilowe dosłownie, gdzie siedzieliśmy na teamspeakach prywatnych, ale to zazwyczaj nie wypalało, to tak już mówię, około 2015 roku. A teraz znowu siedzimy na prywacie w sumie. Tak. No i jak to oceniacie, że nie wiem, wolicie publiczne bardziej, czy prywatne TS-y? Szczerze? W sensie, moim zdaniem prywatne TS-y są o wiele lepsze, bo masz po prostu dostęp do wszystkiego, nie musisz prosić administracji o jakieś, nie wiem, rangi, pozwolenia i tak dalej. Masz wszystko pod ręką. To jest moim zdaniem o wiele lepsze. No dobra. Właśnie u nas też to kurde, tak jeżeli chodzi pod względem Hero, to tak wyglądało, że my strasznie nie ufamy tym publicznym TS-om, bo raz też mieliśmy sytuację, tam nie będę podawał dokładnie ników, ale po prostu szła sprzedaż IP naszych po prostu i strasznie straciliśmy zaufanie do jakichkolwiek TS-ów publicznych, czy też z różnych TS-ów, no, nie mogę teraz przypomnieć sobie nazwy, ale też jakieś wycieki ostatnio były, także to już w ogóle... Tak, było trochę tego. Strasznie. Mamy zaufanie do jednego teamspeaka, mianowicie do PS Gaming. Niestety na chwilę obecną jest ten TeamSpeak zawieszony, ale czekam z niecierpliwością, jeżeli powstanie, to będziemy najprawdopodobniej pierwszą gildią, która od razu tam przejdzie, jak tylko będzie TeamSpeak. Też ten TS ma w sumie dość dużą staż. Tak, i to jeszcze tym razem, jak to X-Lighty robią, to już w ogóle. No, to spoko. No dobra, to teraz pójdźmy. Teraz pytanie takie będzie bardziej w stronę community. Co waszym zdaniem powinno zostać dodane bądź zmienione, tak aby rozgrywka właśnie naszej społeczności się, że tak powiem, poprawiła? Czy to, nie wiem, czy to na przykład poprzez zmianę wersji, czy to zmianę rozgrywki, skoksów na podki i tak dalej. Nie wiem, jak uważacie? Co powinno być zmienione? No?
moim zdaniem jakby podki w tych czasach już nie mają sensu, bo ludzie nie potrafią na nie grać, żeby to jakoś logicznie było i ludzie są przyczynieni do koksów i refów. Co do wersji, ciężko jest przejść na wyższą wersję, ponieważ wyższa wersja nie gwarantuje tak zoptymalizowanego silnika, żeby można było wpuścić dużą ilość osób. Przykładem tego jest serwer Grafa, który robił bardzo dobry technik Kacper Simiński. No to no, nie słyszałem o serwerze. 1000 osób wpuścił, 1500 chyba, na serwer 1.16 coś. I były tam sektory normalnie, ale niestety ograniczenie na sektory było po 100 osób. A Kacper jest bardzo dobrym technikiem. Tak, to też słyszałem. Także no, byłby z tym problem, także z wyższą wersją to jakby odpada. No, może dlatego właśnie, może tutaj zarząd, że tak powiem, paczki Blazing Pack nie chce przejść, bo właśnie ja też ostatnio się zastanawiałem i mówię, kurczę, że to w sumie byłoby ciekawe, nie, ale to no w sumie wina leży bardziej po stronie chyba Minecrafta, tak, z tego co tutaj na to wynika, no dobra, to w sumie to tyle. A teraz pytanie do ciebie, Krokiet, bezpośrednio mam, bo w sumie ty powiedziałeś, że nie jesteś, właśnie tutaj miałem tylko pytanie przygotowane, że jesteś liderem od samego początku gildii, ale tak jak już w sumie wcześniej powiedziałeś, to że nie jesteś, ale jak w ogóle wkręciłeś się do tej ekipy i jak członkowie odebrali to, że zostałeś liderem? Bo, ojejku, ja do gildii dołączyłem gdzieś w 2015 początkiem, coś takiego, grałem wtedy, wcześniej jeszcze grałem sobie z taką ekipą bardziej z Reala, i graliśmy sobie, a oni odpuszczali po prostu grę, a ja dalej chciałem grać i szukałem gildii. I akurat tak się złożyło, że na MCHC zauważyłem, że było rekrut ofert, na czacie pisali. To myślę, wbiję, zobaczę. Do tamtego czasu wiadomo, gildia miała pewne stopy, że przez chwilę ich nie było i odchodziłem do różnych gildii. Ale no, jakoś tak zawsze jak wracała, to starałem się tak samo ja i wracać do tej gildii, bo czułem jakiś sentyment do nich. A co do tego, jak zostałem liderem, odbyło się to jakoś 2 lata temu bodajże. To było już tak, że jeszcze formalnie nie byłem, że jeszcze formalnie był Karku, ale cały zarząd w gildii, wszystkie sprawy i tak dalej, to ja jakby ogarniałem. Także no, od ponad 2 lat. Czaję, a w ogóle tego, ile wy macie członków na ten moment w ogóle? Na ten moment jest 80 członków. 80 członków, a myśleliście kiedyś nad jakąś akademią, czy nad jeszcze bardziej połączeniem tej gildii? Akademia była na Craftcore, ponieważ po nagraniu filmu na kanał Craftcora przyszło bardzo dużo wiadomości do nas, kiedy otwieramy rekrutację. Naprawdę masa wiadomości. I zrobiliśmy dla naszych widzów, do tych ludzi, którzy chcieli się dostać, zrobiliśmy akademię obok naszego Kuboida. I tam w jeden dzień zrekrutowaliśmy ponad 100 osób, o ile dobrze pamiętam. O kurczę. Tak. I cały czas ludzie przychodzili. A ile z tego w ogóle było oszustów, jeżeli można sobie mało. Powiedzieć? Naprawdę. Mało, strasznie mało. Tylko mało osób się dostało, bo wymagania do głównej gildii były bardzo duże. Aha, no tak, do głównej na Craftcore doszło około 20 osób. Ja mówię o całej edycji. Mhm. Dopiero później się połączyliśmy w jedną gildię, ale tak naprawdę ludziom zależało po tym filmie, żeby dołączyć do naszej ekipy. No to w sumie spoko, kurde, aż 100 osób to jest naprawdę ogromna ilość. No, przewyższyło akademię, tak? przewyższyło główną gildię. Ja cię kręcę. A teraz jak na przykład gracie, to padają jeszcze jakieś oszusty, czy raczej nie? Rzadko, aczkolwiek czasami się zdarzają. Tak, ale to jakieś mniejsze gildie po prostu robią, bo mamy taką zasadę w gildii, od kiedy w sumie no ponad roku na pewno, że my nie robimy oszustów nikomu. Nie ma takiej opcji, żebyśmy komukolwiek zrobili oszusta, czy tam skorzystali z okazji, że jakiś gościu będzie chciał zrobić gildię oszusta. Nie i tyle. Farty nie robią żadnych oszustów. I może też dlatego gildie nam nie robią te większe oszusta. To jest bardzo miło z waszej strony, też jednocześnie możecie dawać przykład, nie? To jest mega, mega w porządku. No tak, to bo nie ma po co psuć w sumie rozgrywki innym gildom, bo... No. To community po prostu trzeba poprawić, a nie, że trzeba oszust im robić, no po co. No a jeżeli już padnie na przykład oszust tam u was, nie, to jaki jest to zazwyczaj powód, czy raczej nie wiecie, czy to nie wiem, czy to jest powód po prostu jakaś spina w gildii, czy po prostu osobom się nudzi rozrywka i chce gdzieś indziej spróbować czegoś innego, czy... Zależy. Często jest właśnie tak, że ludzie po prostu robią oszusta, bo stricte przyszli na niego. A często jest tak, że spina jest w gildii i nie potrafią tego jakby wytłumaczyć sobie nawzajem, tylko po prostu robią oszusta, później tego żałują i piszą do mnie masę wiadomości tak samo, czy mogą wrócić, bo przemyśleli to, co zrobili i tak dalej. No, ja się staram jakby, żeby ludzie kierowali
to do mnie, te wszystkie spiny i tak dalej, żebym ja to rozwiązywał, a nie na własną rękę. Mhm, dobra, no to spoko. To teraz może zrobimy się jeszcze do rozgrywki i teraz wam się spytam, bo to jest też w sumie nawet poza nagrywkami w Legilii o to pytam. Czy waszym zdaniem blokowanie TNT tam powyżej jakiejś kratki ma sens? Czy wolicie, żeby TNT na przykład było na każdym poziomie? Bo teraz jak doszła ta regeneracja i tak dalej, to w sumie, że tak powiem, zdania są strasznie podzielne i po prostu chciałem się waszej opinii spytać, co o tym sądzicie. No jeżeli chodzi o mnie, no moim zdaniem już się ludzie przyzwyczaili do tego, że jak się wbijamy, to się wbijamy zazwyczaj do serca lub do designu, więc ta góra nie jest jakoś tak bardzo, bardzo potrzebna do rozgrywki. Nie utrudnia, ani jakoś nie pomaga za bardzo, bo jak chcesz sobie ochronić kuboid, to będziesz budował kuboid tak jak na Dragonie, a tego chyba chcielibyśmy uniknąć. No wiadomo, tam i u nas. Wiadomo, no. No dobra, no to w sumie to jest bardzo sensowne, tak, no bo na Dragonie to jak są te bojki na przykład aż do samego nieba, no to faktycznie aż... No nie za fajnie się to wchodzi nawet na te kuby czy coś. No to estetycznie nawet źle wygląda. No właśnie, nawet estetycznie, prawda, nie? Bo wiem, że co prawda teraz hardkorów może no, nie ma za bardzo, tak? Bo ostatnia edycja MCHC, z tego co kojarzę, to chyba nawet było ponad rok temu. Tak. Ale jesteście gildą, która właśnie bardziej przepada za serwerami EasyHC, czy bardziej idzie w sensie gra woli, większą przyjemność im sprawia granie na serwerach hardcore? W sensie w gildii to już nie zależy w sumie, znaczy bardzo zależy to od członków, ponieważ teraz zazwyczaj dochodzą ludzie młodsi, którzy nie znają tego community, tego starego, gdzie były hardkory typu SKKF, MCHC, no, gdzie było trudniej. Po prostu ludziom się już nie chce grać na tych serwerach, gdzie są na przykład bany za śmierć, nie chce im się czekać. Oni chcą jak najszybciej nakopać itemy i po prostu iść się bić. Nie chcą budować kubuida po prostu. Niestety to się tyczy całego community, bo jest bardzo mała osób, bardzo mała ilość osób, które zwraca jakby uwagę na to, że hardcore i wiesz, mają jakiś sentyment do tego. My jako gildia osobiście mamy bardzo duży sentyment do MCHC, bo tam powstaliśmy. I taka ciekawostka, że nawet Karku jest teraz w administracji na MCHC. O! No to tutaj, kilka pewnie widzów to może zdziwić informacja, no to jest w sumie spaczko. No. Zawsze mieć właśnie jakąś tam gildi w administratorze, bo to nawet jakaś mała tam szybsza pomoc pewnie pójdzie, czy coś, także to na pewno. Spoko, no. Ludzie powiedzą, że faworka, ale raczej dostępu do takich rzeczy nie ma. No, nie, cokolwiek by się pewnie nie stało, to zawsze ludzie będą gadać, to już to się trzeba przyzwyczaić. No to o podkach to już w sumie rozmawialiśmy, a to teraz zapytam też, bo już dochodzimy powoli do końca tutaj pytań. Co jest waszym najgorszym ogniwem w gildii? Czyli nie wiem, czy to na przykład osoby się na przykład nie słuchają, czy co jest coś, z czym nie możecie sobie na przykład poradzić, nie? Czy jest coś w ogóle takiego? Najgorsze jest to, dużo osób to mówi, że ja przynajmniej jakby jestem troszeczkę za uczciwy i mam za miękkie serce do tego community. Nie wiem dlaczego tak, znaczy rozumiem też, że niektóre sprawy powinny być, wiesz, jakoś twardo postawione, a niektóre sprawy powinny być zrobione tak, jak to ludzie robią w community. Czyli tak jak mówiłem, podałem ten przykład z oszustami, no każda gildia robi oszusty, no i ludzie się pytają, dlaczego nie my. Albo ostatnia była sprawa z blacklistą lidera Vino i też po długich rozmowach na TS-ie Craftcora doszliśmy do wniosku, że trzeba coś zrobić przydatnego do tego community. I lider Vino nagrał film o tym, jak się nie dać oszukać, bo z nimi była cała drama, jeżeli chodzi o kradzież pelerynek. I ja zebrałem jakby wszystkie dowody na to, przedstawiłem je w filmie, zgłosiłem to do właścicieli paczki i on dostał blacklistę. Jednak blacklista została zdjęta z racji takiej, że wszystko wyjaśnił, wszystkie osoby, które tam pomagały i tak dalej podał. I nagrał film, który jest edukujący, jak uniknąć tego podczas rekrutacji. I moim zdaniem lepiej jest pomóc, jest niż żeby spoko, jakaś gildia miała cierpieć. Cierpieć przez to. Ale nie wiem, w ogóle, kurde, taki nawet skąd pomysł, nie, żeby kraść pelerynki, nie wiem, ja też mam takie coś, że nie mógłbym po prostu kogoś okraść, no po prostu nie miałbym serca, nie. Nie, no jest szkoda, że tak ludzie dalej postępują. No dobra, to teraz tak.
Jakie byście wy dali rady dla tych nowych graczy, którzy dopiero co wkraczają w te nasze community, bo teraz jak sobie mogliśmy zauważyć, Tobiasz teraz bardzo podbił sobie kanał, bardzo dużo osób przyszło właśnie do niego i też to jest spoko, że Tobiasz ma dalej te stare filmy, które tam nagrywał, czy to z MC Furiu, czy z Craftcore, MCHZ i tak dalej, on ma dalej jedno kanale, więc te nowe osoby pewnie wracają do tych jego starych filmów, przez co to też również promuje, że tak powiem, troszeczkę nasze community, więc dużo nowych graczy wchodzi. I jakie wy byście dali po prostu rady dla nich, jeżeli taki typowy właśnie Maciek 12 lat przychodzi i chciałby założyć gildię, co wy byście mu powiedzieli, no, jakie rady byście mu dali? Na pewno patrząc po moim przykładzie, ja jak zaczynałem grać na serwerach w Minecrafcie, bardzo dużo i często oglądałem różne filmiki u różnych youtuberów typu Zader, typu Wilczek TM i tak dalej. No i dzięki temu się w sumie trochę nauczyłem lepiej grać w tę grę. I od kiedy doszedłem do pierwszej gildii, to już było, ojej, bardzo dawno temu, jakieś, nie wiem, 8 lat może, albo więcej. No i wtedy z kolegami tam graliśmy w 5-10 osób na serwerze hardcore, który miał IP Skyen.pl. Skyen to dość stary serwer też. No i tam właśnie ci koledzy mnie też pouczyli trochę grać, więc dla tych nowych graczy radziłbym im szukać gildii, jakichś na przykład większych gildii, tylko też bym po prostu im radził, żeby nie zaufali każdemu od razu, bo to się może w sumie też źle skończyć. No dobra, prawda. A ty, Krokiet, miałbyś jakieś tutaj rady? To nowy gildii, no to oglądanie dużej ilości poradników. Na pewno z naszego community jest dużo takich poradników. Na przykład twój, jak używać time bloka. Na pewno duża ilość osób w community się nauczyła. Czy też różne inne poradniki, też zaznajomić się z tym community. Myślę, że są takie gildie stricte nawet mniejsze, które dodają osoby takie nieogarnięte, ale byleby grały. I to właśnie tak wygląda. No to dobra, w sumie spoko. No dobra, no to w takim razie, jeżeli chodzi o pytania, to mi się wydaje, że tyle. I teraz przejdziemy do rzeczy, która mi się wydaje, że jest też mega spoko, bo postanowiłem, żeby urozmaicić trochę ten odcinek. Przejdziemy i będziemy robić jakieś konkurencje, po dwie konkurencje i każda gilda, która w ogóle będzie brała udział w tej serii, będzie miała do wylosowania kilka konkurencji, ale do wyboru będą tylko dwie. Dlatego proszę bardzo, ja tutaj was zapraszam do Endera. Nie wiem, to już możecie pomiędzy sobą zdecydować, kto pierwszy wylosuje. Ja jeszcze tylko wam przydzielę. Może ja pierwszy. Losuj. Dobra. Dobrze, a więc Krokiet, czyń honory. Dobra, uwaga. Uwaga, co będzie? Szybkie strzały. Dobra. Szybkie strzały będą polegały na tym, że podam wam kilka pytań i wy będziecie naprawdę musieli jak najszybciej, nawet w ciągu sekundy na nie odpowiedzieć, nie? Także nie wiem, w sensie... Okej, obydwoje? Znaczy obydwoje, jedna osoba. Jedna no to osoba. Dobra, to ja losowałem, to ja idę. Dobra, to proszę bardzo. Tutaj mam podejść? Tak, podejść tutaj do mnie. A, tu? Do mnie, stań sobie tu. No dobra. Teraz tak, to będzie mało pytań, także to no, szybkie strzały. Dobrze. Teraz tak, gotowy? Tak. Koksy czy potki? Koksy. Komenda slash spawn czy nether? Spawn. Sety 4-3 czy 3-3? 4-3. To jest prywatny czy publiczny? Prywatny. Gildia hall czy gildia plan? Hall. Bycie liderem czy bycie członkiem? Liderem. Edycja na zamki czy pod PvP? Zamki. Gramy do końca czy gramy 3D? Gramy do końca. Minecraft czy CSGO? Minecraft. PGA czy IM? MCS. Dobre. Masówka czy mała gildia? Masówka. Dobra, git. No i proszę bardzo, git. Ale no nie spodziewałem się, tak, że od razu na pierwszym odcinku padną te szybkie strzały, nie? Dlatego też ich mniej przygotowaliśmy, ale dobra. No dobra, no to git, konkurencja zaliczona. Zaliczam to. Dobra, to teraz Eldet Monstero. Ty jesteś w ogóle właśnie, bo ja nawet na początku nie spytałem, ty jesteś zastępcą, czy mistrzem, czy... Jestem V-liderem. Jesteś V-liderem, dobra, no to git. Dobra, Eldet Monstero, teraz ty czyń honory i losuj. Losuj konkurencję. Aha. Dobra, uwaga, co pójdzie? Parkour, dobra. Oho. To teraz tak, parkour, uwaga, ostrzegam, że on jest naprawdę trudny. I teraz tak, musicie wybrać jedną osobę z was, która to zrobi i macie czas, aby go przejść w 4 minuty.
W 4 minuty musicie go przejść. Losowałeś, wybieraj. Tak? Dobra. Trudne. No. Z tego co wiem, to ty, Kroket, jesteś lepszy. Chyba. Aczkolwiek... Idziesz ty. Idziesz ty? No dobra. Dobra. No to w takim razie lecimy na parku. Dobra, więc w takim razie, moi drodzy, jesteśmy na parkurze. Już tutaj Kroket jest przygotowany, tak? Tak, także jestem gotowy. Ja już tu mam licznik przygotowany, także gotowy? Gotowy. Tepaj się. Dobra, czas odliczam. Ja sobie jeszcze to vanisha włączę, żeby ci nie przeszkadzać, ale to jest naprawdę, masz 4 minuty, mordo, aby przejść ten parkour. O kurde. No, tu jak coś, to są checkpointy, także o to się nie ma. O, to chociaż tyle. Także jest tyle, tylko musisz bezpośrednio na złotą półpłytkę walnąć. Tu jest jakiś barrier blok chyba. Nie, tu jest klocek. Klocek. No, prawie. No mówię ci, on jest naprawdę ciężki. No, ja tutaj trochę w parkurach. Teraz tu. Tak. Czekaj. Kurde. No. Nierozgrzane palce jeszcze. Na spokojnie, nie stresuj się. Prawie. I nie jestem pewien, czy to z double jumpa nie byłoby lepiej. Właśnie, ale no to już, też, no... tak, też się zastanawiałem nad tym. Oj, chyba double jump prawie, musi być. Prawie. A nie wiem, czy zrobię double jumpa w jednym klocku. Bo ja minuta tutaj, wiesz... minęła. Oj, a ja dopiero na początku jeszcze z tego nie wyszedłem. Dobra, mam pomysł, mam na to patent, spokojnie. Dobra, spokojnie, nie wierzymy w ciebie, Rokiet. Tak. No. Prawie. O Jezus, czekaj. No stres, no wiesz. Na spokojnie, tutaj jakiś stop. Nie stresuj się na luzie. Tutaj jakieś nagrywanie. Mamy czas, na luzie. Dasz radę. No, prawie. Git. A jak na to? A, tutaj są bariery. Tu są bariery, no tu jest przygotowane, że bezpośrednio trzeba. Oj. Nie wiem, czy tutaj na raz to zrobię. Oj. O, brawo. No teraz tylko, żeby nie zjebać. Na spokojnie, tu jest 180. Ojej, o sufit zahaczyłem głową. Najgorzej, że o sufit zahaczyłem głową. Się tylko dobrze wybić. O kurde. Dobra, może ci ułatwić, co? Czy nie? Tak, ja bym prosił do pierwszego checkpointa, tak? Chociaż, bo będzie wstyd. Dobra, nie ma problemu. Ułatwimy trochę TPHR. Już się tepamy. Oj kurde, nie w tą stronę. Masz pierwszy checkpoint. Dawaj, dobra, lecisz checkpoint dalej. Jest. Widzicie, jak zrobiłem? Pięknie. Nawet nie 2, było 18. Widać kiedy. Tutaj już lecę. Patu. Jest git. Uwaga. No. I raz, dwa, trzy. Pyk. Oj, prawie. Ej, naprawdę jest trudny ten parkour. Jest trudny, ja tak trzaskam nieraz sobie parkury, robię sobie ten, a tutaj naprawdę, o kurde, naprawdę jest trudno. My się właśnie zastanawialiśmy, czy też przypadkiem nie dać tej mapki z parkurem na przykład do downloadu, żeby właśnie inni nawet na czas popróbowali. Wszyscy, którzy się ze mnie teraz śmieją, powinieneś dać i sami niech spróbują to naprawdę, bo to naprawdę nie jest takie proste. No. Może Scream King by to przeszedł, ale ja nie Scream, niestety, ja mam skilla w prowadzeniu gildii. To jest mój tak naprawdę jedyny. O, i jakbym jeszcze, jakby tutaj była jakaś konkurencja w strzelaniu na łuki, to... Ale to jest w sumie dobry pomysł, dziękuję, że dałeś pomysł. Ja bym wszystkich rozwalił. Dobra, to jest w sumie bardzo dobry pomysł i na pewno weźmiemy to do następnej konkurencji chyba. To jest bardzo dobry pomysł. Oj, no, jeszcze 45 sekund. Oj, na pewno tego nie zrobię. Ile tu jest checkpointów? Trochę. O, nie mogę powiedzieć. Na pewno. Ale lepiej, żeby... Spróbuj chociaż. No, im dalej, tym lepiej, pamiętaj. Tak, ojoj. O, jest, ja mówię. Ja od razu powiem, że ja wcześniej tej mapy nie widziałem. No. Ja nie, że jakieś przygotowania czy coś. Nie, tutaj jest spontan, totalny. No, 20 sekund. Ale spróbuję czasnąć. Tak. Jak inne gildy jeszcze wylosują parkour, to my możemy na przykład dać kto gdzie najdalej przeszedł, tak? Zieloną wełną na przykład zaznaczyć czy coś, żeby było wiadomo kto jak najdalej. Tutaj mi zostało ułatwione. Do porównania, no. Ewidentnie. Ale dwie no pierwszy sekundy raz i jedna. Czwarta. Dobra, czekaj, do wywalenia się. Dobra, to wywal się chociaż, no. Prawie.
Dobrze, a więc jesteśmy już w studiu, moi drodzy, bardzo, aż to bardzo wam dziękujemy za obejrzenie pierwszego odcinka. Obiecuję, że z odcinka na odcinek seria ta będzie się polepszała i będzie coraz więcej rzeczy, konkurencji pewnie dodawanych, tak jak nawet przed chwilą Krokiet dał tutaj pomysł z łukiem. No, to jest naprawdę dobry pomysł i myślę, że to się naprawdę, naprawdę przyjmie. Także bardzo wam z całego serca dziękujemy. Możecie pisać w komentarzu, jaką chcecie następną gildię zobaczyć, z jaką gildią mam przeprowadzić wywiad i po prostu, no, kto ma być następny. Także bardzo dziękuję. Ze mną był oczywiście Krokiet, Eldred Monstero. Dziękuję. I cała gildia Fart, którą oczywiście również tutaj z całego serca pozdrawiamy. Także trzymajcie się i miłego dnia, czy wieczoru, czy kiedy to oglądacie. Siemanko. Cześć. Siema.